Drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy procedurę posiedzenia obrad kolejnej sesji Rady Powiatu, proszę pozwolić, że będzie to element wyjątkowy, element, powiedziałabym, świąteczny. O zabranie głosu w tym punkcie poproszę panią naczelnik wydziału, panią Beatę Stańczyk. Pani przewodnicząca, panie starosto, szanowni państwo, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby podziękować panu dyrektorowi Tomaszowi Węgrzynowskiemu za wiele, wiele lat pracy jako nauczycielowi, ale również jako dyrektorowi drugiego liceum. Przedstawię krótki taki dorobek zawodowy pana dyrektora. Pan Tomasz Węgrzynowski jest absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W 1978 roku ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika. Następnie w latach 1998-1999 na Uniwersytecie Łódzkim odbył studia podyplomowe z matematyki. Karierę pedagogiczną rozpoczął w 1981 roku, podejmując pracę w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 1987 roku pełnił tam funkcję wicedyrektora. W 1997 roku został zatrudniony na stanowisku nauczyciela matematyki i powierzono mu funkcję dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto w latach 1978-2002 był radnym Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, członkiem Komisji Oświaty, Rewizyjnej i Zdrowia. W roku 2004 sprawował funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Pan Tomasz Węgrzynowski w okresie ponad 38-letniej pracy pedagogicznej był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W roku 1997 i w 2001 za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał nagrodę kuratora oświaty. W 2002 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2002-2004-2013-2016-2018 otrzymał Nagrodę Starosty Powiatu Tomaszowskiego. W 2004 roku uzyskał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Na 50-lecie liceum w 2004 roku oraz na 60-lecie liceum w 2013 roku doprowadził do wydania książki Portret jubileuszowy. W 2006 roku i w 2008 roku za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. A w roku 2009 odznaczony złotym medalem za długoletnią służbę przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Tomasz Węgrzynowski przez ponad dwie dekady po mistrzowsku kierował działalnością szkoły. Lata pracy na stanowisku dyrektora to czas, w którym szkoła nie tylko utrzymała bardzo dobrą opinię i renomę w środowisku lokalnym, ale także znacznie podwyższyła jakość kształcenia i wychowania młodzieży, stając się niekwestionowanym liderem wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego i jednym z lepszych liceów województwa i kraju. Od wielu lat za wyniki z egzaminu maturalnego oraz sukcesy w olimpiadach na szczeblu centralnym drugie liceum ogólnokształcące otrzymuje tytuł Złotej Szkoły lub Srebrnej Szkoły w ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Pan Tomasz Węgrzynowski dał się poznać jako kreatywny i profesjonalny dyrektor, bardzo dobry pedagog, przyjaciel młodzieży i śmiało można o nim powiedzieć entuzjasta pracy w szkole. Jego niebywałe wyczucie czasu, staranie się o rozwój szkoły, jakość kształcenia, a także niechęć do byle jakości przyniosły społeczności szkolnej wymierne korzyści. Zaliczyć do nich trzeba nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także mądre inicjatywy, które zbudowały tożsamość szkoły w środowisku lokalnym. Ten rys drogi zawodowej pana Tomasza Węgrzynowskiego
zakończę słowami Leopolda Staffa. Nie wierzyłem, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i rwista, że przejdę ten most, spleciony z cienkiej, kruchej trzciny, powiązanej łykiem. Szedłem lekko jak motyl i ciężko jak słoń. Szedłem pewnie jak tancerz i chwiejnie jak ślepiec. Nie wierzyłem, że przejdę ten most i gdy stoję już na drugim brzegu, nie wierzę, że go przeszedłem. I teraz oddam głos panu staroście, pani przewodniczącej i zaproszę również przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pana Leona Karwata. Pan dyrektor Tomasz Węgrzynowski. Szanowny panie dyrektorze, w związku z przejściem na emeryturę i tym samym zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, pragnę złożyć panu najserdeczniejsze podziękowania za kierowanie placówką przez okres 22 lat. Ta niezwykła praca przepełniona była pasją wychowania młodzieży, wydobywania z niej tego, co najlepsze i najbardziej wartościowe. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, którym pan kierował, może poszczycić się wieloma osiągnięciami, a działania podejmowane przez tę szkołę charakteryzuje wyjątkowy profesjonalizm. Przez wiele lat zarządzania placówką dbał pan o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Pokazał, czym jest odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, co skutkowało dobrą atmosferą wśród pracowników i wybitnymi osiągnięciami Arbuzów. Gratuluję wielu inicjatyw pobudzających aktywność twórczą i kulturalną młodzieży. Dla całej społeczności szkolnej był pan przewodnikiem i autorytetem. Podsumowując całą karierę zawodową, na niezwykły szacunek zasługuje umiejętność trafiania do ludzkich umysłów i serc. Od kilku dekad Tomasz Węgrzynowski to lider i mentor tomaszowskiego środowiska oświatowego. Dziękuję za wieloletnią współpracę z samorządem powiatu tomaszowskiego. W tym czasie wykonaliśmy wspólnie dobrą pracę, która zaowocowała zdecydowaną poprawą jakości kształcenia i wychowania naszej młodzieży. Wiele czasu i osobistego zaangażowania poświęcił pan na podtrzymanie i tworzenie tradycji szkoły, aby miała swój styl, klimat i klasę, aby wyróżniała się spośród innych. W tej wyjątkowej chwili dziękuję za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w działanie na rzecz społeczności szkolnej. Jednocześnie życzę zasłużonego odpoczynku, zdrowia, radości z odkrywania nowych wyzwań twórczych oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczęść Boże, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, uprzejmie pana zapraszamy na środek. Po tym wszystkim, o czym powiedziała pani naczelnik, pan starosta, mnie pozostaje już tylko słowami Adama Asnyka powiedzieć: szczęśliwe kwiaty, one potrafią wyrazić wszystko. I jest jeszcze takie bardzo pojemne słowo. Dziękujemy.
A ja jeszcze zaproszę dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat tomaszowski. Bowiem każdy z nas miał przyjemność przez, no ja, 4 lata, państwo zdecydowanie dłużej, współpracować z panem Tomaszem Węgrzynowskim. Każdy z moich dyrektorów, tak pozwolę sobie kolokwialnie, zawsze ciepło, serdecznie o panu Tomaszu się wyrażał. I teraz, panie dyrektorze, kolejne dziękuję. Dziękujemy panu za to, że dało się z panem współpracować, że to była niezwykle miła współpraca. Jest pan człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej. Zawsze na tak, czasami tylko troszkę na nie, no ale o coś trzeba się pospierać. Wiele lat w tej oświacie pan spędził, ale nauczycielem jest się całe życie. Panie dyrektorze, to ja z całego serca panu życzę, żeby każdy człowiek, którego spotka pan od dziś na swojej drodze, też się od pana dużo nauczył. Niech pan każdego człowieka dotknie i coś dobrego mu przekaże, bo pan jest marką sam w sobie. Jest pan takim skarbem oświatowym, a uczymy się przez całe życie. Na pewno jeszcze wiele osób będzie mogło czerpać od pana po prostu nawet takich życiowych rad. No i tam może parę matematycznych zadań uda się z kimś jeszcze rozwiązać, tak? No i się nie będziemy spierać o forsę, panie dyrektorze, już. Także życzymy wszystkiego dobrego i niech się spełniają marzenia na tej emeryturze i niech ona będzie taka dostatnia, bo na to pan zapracował i mam nadzieję, że ZUS to panu zrekompensuje. Dziękujemy. Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Szanowni Państwo, Pani Naczelnik, Koleżanki i Koledzy, Dyrektorzy. To bardzo miło słyszeć tyle ciepłych, często wydawać by się mogło, dla mnie troszeczkę może zbyt dużych słów, bo ja starałem się przez całe życie być tylko zwykłym nauczycielem i zwykłym dyrektorem. Ja wiem, że 22 lata pracy to jest szmat czasu, ale wierzcie Państwo, ten czas mija jak chwila. Jak teraz się patrzy wstecz na te minione lata, to wydaje się, jakby one były wczoraj. Miałem to szczęście, że po pierwsze uczyłem i pracowałem z wybitną młodzieżą. Naprawdę z młodzieżą, której nauka czy edukacja, dla której nauka czy edukacja była na pierwszym miejscu. Miałem okazję współpracować z ich rodzicami, którzy bardzo dbają o swoją, czy dbali o swoich
synów, córki. I w końcu miałem okazję współpracować ze wspaniałymi współpracownikami, to jest nauczycielami, którzy tworzyli i tworzą wyjątkowo zintegrowaną radę i nie mniej wspaniałymi pracownikami administracji i obsługi. Ja im już dziękowałem, ale w tym gronie tych słów jeszcze nie powiedziałem, więc chciałbym powiedzieć im wszystkim także, że bardzo im dziękuję. Nauczyłem się od nich bardzo wiele, przede wszystkim pokory i tego, że żeby od kogokolwiek oczekiwać szacunku, trzeba ten szacunek pierwszy tej osobie okazać. Mam nadzieję, że przez swoją drogę zawodową i karierę zawodową, tak górnolotnie mówiąc, nikogo nie obraziłem, nikomu nie okazałem braku szacunku. Być może to stało u podstaw twierdzenia, którym mnie pożegnano na uroczystości zakończenia roku szkolnego, że żegnają dyrektora z klasą. Życzę Państwu, żebyście także kiedyś na zakończenie swojej kariery mogli takie słowa od swoich współpracowników, podwładnych, koleżanek, kolegów usłyszeć. To naprawdę człowieka bardzo buduje i na ten troszkę pewnie skromniejszy czas emerycki daje taką siłę, że pewnie da się dzięki temu spokojnie żyć. A tak przy okazji chciałem powiedzieć, że tak jak mówiła pani naczelnik, udawało nam się w szkole nie tylko utrzymać jej wysoką markę i renomę, ale staraliśmy się jak najwyżej ją podnieść. Państwo też macie w tym swój udział i państwa poprzednicy. W związku z tym chciałbym, żebyście wiedzieli, że także od was zależy to, czy ta marka i renoma będzie dalej utrzymywana. Bardzo wam tego wszystkiego serdecznie życzę i proszę, żebyście o tym pamiętali. Chcę bardzo serdecznie podziękować też pani naczelnik i wszystkim pracowniczkom, tak, to same dziewczyny Wydziału Oświaty, które też okazywały im bardzo wiele takich serdeczności, ciepła. Do tej pory, jak się spotykamy, nawet z tymi, którzy już nie pracują, to te powitania są bardzo ciepłe i miłe. Więc bardzo serdecznie proszę o przekazanie im takich słów mojego podziękowania i wdzięczności. 41 lat, tyle moja kariera zawodowa trwa, z tego 38 praktycznie w edukacji. To szmat czasu, a jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, mgnienie w historii tego miasta i powiatu. Mam nadzieję, że moja osoba pozostawi w tej historii ślad pozytywny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłoszę 2-3 minutki takiej przerwy technicznej. Ci z Państwa, którzy uczestniczyli w tej części, będą się teraz chcieli przemieścić. Za 2 minutki przejdziemy do porządku. Szanowni Państwo, otwieram obrady 11. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, zwołanej na dzień 29 sierpnia 2019 roku. Z obowiązku przypominam Państwu, że posiedzenie Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim jest rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i wizerunek. Stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, uczestnicząc w posiedzeniu Rady Powiatu, wyrażacie tym samym Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum niezbędne do przeprowadzania ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie przybyłych gości. Witam pana starostę Mariusza Węgrzynowskiego. Witam członków zarządu, panią Elżbietę Łojszczyk, pana Marka Kubiaka oraz pana Michała Czechowicza. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej sesji. Witam pana Szymona Michalaka. Drodzy Państwo, w dniu 23 lipca bieżącego roku
wpłynęło do Biura Rady postanowienie numer 153/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Pozwólcie Państwo, że odczytam treść tego dokumentu. Pani Wacława Bąk, przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. W załączeniu przekazuję postanowienie numer 156/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Pana Mirosława Banasiaka, wybranego w okręgu wyborczym numer 2 z listy numer 14 Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Witko wskutek śmierci. Proszę o zamieszczenie tego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 2 Komisarz Wyborczy w Skierniewicach 1 Leszek Steć. Drodzy Państwo, następnie w dniu, Szanowni Państwo Radni, to jest dla mnie ogromna niezręczność, ale naprawdę trudno prowadzi się obrady, jeżeli Państwo nie jesteście skoncentrowani na słuchaniu, wydaje mi się, że bardzo istotnych rzeczy. Następnie w dniu 26 lipca wpłynęło kolejne postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, którego mandat wygasł. Odczytam teraz postanowienie Komisarza Wyborczego. Postanowienie numer 156/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 2 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie artykułu 383 paragraf 1 punkt 1 paragraf 2a i paragraf 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 684, Komisarz Wyborczy w Skierniewicach 2 postanawia, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Mirosława Banasiaka, wybranego z okręgu w okręgu wyborczym numer 2 z listy numer 14 Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Witko wskutek śmierci. Paragraf 2. Punkt 2. Postanowienie przesyła się wojewodzie łódzkiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 2 i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Postanowienie 164/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, którego mandat wygasł. Na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 684. W związku z postanowieniem numer 156/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 2 z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, pozycja 4200. Komisarz Wyborczy w Skierniewicach 2 postanawia, co następuje.
Paragraf 1. Stwierdza się wstąpienie w miejsce radnego Mirosława Banasiaka, którego mandat wygasł, kandydata z tej samej listy Szymona Ryszarda Michalaka, który w okręgu wyborczym numer 2 z listy numer 14 Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Witko w wyborach do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, które odbyły się 21 października 2018 roku, uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Paragraf 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie łódzkiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 2 i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 2, Komisarz Wyborczy w Skierniewicach 1 Leszek Steć. Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do złożenia ślubowania przez pana Szymona Michalaka. Bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu, dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi to pomoże. Dziękuję. Dziękuję. Po ślubowaniu. Przystępujemy, proszę Państwa, do ustalenia porządku obrad 11 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Proponowany porządek tradycyjnie już otrzymaliście Państwo drogą mailową. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos i wprowadzić do porządku jakiś nowy punkt? Bardzo proszę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym miejscu zapytać lub złożyć wniosek? Dziękuję. A zatem przedstawię Państwu porządek obrad, według którego będą toczyć się dzisiejsze obrady. Punkt pierwszy. Otwarcie 11 sesji Rady Powiatu. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci. Ślubowanie radnego Rady Powiatu. Punkt czwarty. Przyjęcie porządku obrad. Punkt piąty. Przyjęcie protokołów z obrad 8, 9 i 10 sesji Rady Powiatu. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 8/63/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Punkt ósmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Punkt dziewiąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 32/235/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat tomaszowski. Punkt dziesiąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2019. Punkt jedenasty.
rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2019-2038. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 48 łamane na 401 łamane na 2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia radnych Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim jako przedstawicieli Rady Powiatu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Punkt 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Punkt 16. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z działalności w okresie między 8 a 11 sesją Rady Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 17. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 18. Sprawy różne. Punkt 19. Zamknięcie obrad 11 sesji. Szanowni Państwo, punkt 1, 2, 3 i 4 zostały już zrealizowane. Przystępujemy do punktu 5, to jest przyjęcie protokołów z obrad 8, 9 i 10 sesji Rady Powiatu. Protokoły zostały wyłożone do wglądu przed posiedzeniem dzisiejszej sesji oraz przesłane Państwu drogą elektroniczną. Czy są uwagi do tych protokołów? Dziękuję. Przystępujemy do punktu 6, to jest rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 8 łamane na 63 na 2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023. Proszę pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Andrzeja Więckowskiego o przedstawienie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w programie, w powiatowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023 przyjętym w drodze uchwały przez Radę Powiatu w dniu 25 czerwca tego roku w części dotyczącej określenia na jaki okres ten program zostaje przyjęty, gdzie w pierwszym zdaniu w tej części pisze, że program jest przyjęty na czas trwania obecnej kadencji samorządowej. W drugim zdaniu jest napisane, że rozpoczęcie realizacji programu następuje z dniem przyjęcia odpowiedniej uchwały Rady Powiatu, natomiast zakończenie z dniem 31 grudnia i powinno być oczywiście 2023 roku, natomiast zapisane zostało słowo 2018 rok. To koliduje oczywiście z całością tego programu i powinno być zmienione. Nie ma innej możliwości dokonania zmiany w uchwale, tylko w tej samej drodze, czyli w drodze przyjęcia, podjęcia odpowiedniej uchwały, właśnie o zmianie tej uchwały. Stąd projekt tejże uchwały na dzisiejszej sesji. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia będzie 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały numer 8/63/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023.
Na podstawie i podstawę prawną pozwolę sobie pominąć, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku do uchwały nr 8/63/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023 w ustępie 4 w zdaniu drugim słowo 2018 zastępuje się słowem 2023. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę pana przewodniczącego Mariusza Strzępka, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie opinii w przedmiotowym projekcie uchwały. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. A zatem korzystając ze sprzętu elektronicznego, proszę o to, żebyście państwo zagłosowali w przedmiotowej uchwale. Dziękuję. 22 głosy za, wszyscy obecni. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do punktu 7. To jest rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Poproszę o zreferowanie projektu uchwały pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Andrzeja Więckowskiego. Dziękuję bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Na chwilę wrócę jednak jeszcze do poprzedniej uchwały, bo oczywiście tego projektu uchwały nie powinno być. To jest dodatkowa praca. Powinienem dokładniej i solidniej przeczytać ten projekt uchwały, którego jestem autorem i nie byłoby tego dzisiaj. Także za to niedociągnięcie swoje wszystkich państwa przepraszam. A teraz już uzasadniam projekt kolejnej uchwały. Jak przynajmniej części z państwa jest wiadomo, prowadząca rodzinny dom dziecka w Luboszewach, pani Jolanta Rosiak, złożyła jeszcze w ubiegłym roku rezygnację z prowadzenia tej placówki, z dalszego wykonywania tej pracy. W rezygnacji napisała, że poprowadzi ją tylko do końca bieżącego roku szkolnego, czyli do dnia 30 czerwca 2019 roku. Rok szkolny skończył się nieco wcześniej, ale do końca tego miesiąca. W efekcie na tym stanowisku była dokładnie do dnia 7 lipca tego roku. W związku z charakterem, ze specyfiką funkcjonowania placówki typu rodzinnego, przy rezygnacji osoby prowadzącej, która tą działalność prowadzi we własnym domu, nie ma możliwości prowadzenia dalszego prowadzenia tej placówki. Wszystkim dzieciom, które w tej placówce przebywały, a które nie osiągnęły pełnoletności, nie usamodzielniły się, zostały zapewnione odpowiednie miejsca, inne miejsca w naszej powiatowej pieczy zastępczej. W tej sytuacji wojewoda łódzki nie widział przeszkód do wyrażenia zgody na likwidację placówki. Jeśli chodzi o miejsca dla dzieci, nowe miejsca dla dzieci, które w tej placówce przebywały. 8 dzieci było w momencie składania rezygnacji przez panią dyrektor. Jeszcze w ubiegłym roku, w przedostatnim dniu ubiegłego roku, jedna z osób osiągnęła pełnoletność, opuściła placówkę. Inna osoba pełnoletnia, niestety niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, znalazła miejsce w odpowiednim domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży. Natomiast jeśli chodzi o pozostałą 6 dzieci, 3 dzieci znalazło miejsce w rodzinnym domu dziecka w Tomaszowie na ulicy Rycerskiej. 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka prowadzonym już na zasadzie rodziny zastępczej na ulicy Bocianiej. 1 w rodzinie zastępczej, a 1 również w rodzinie zastępczej, ale w rodzinie zastępczej, którą dla tego dziecka utworzyła właśnie pani Jolanta Rosiak wraz ze swoim mężem. Ta informacja, którą państwu w tym momencie przedłożyłem i ustanowienie rodziną zastępczą pani Jolanty i jej męża dla
jednego z tych dzieci, chłopaka 17-letniego, który nie wyobrażał sobie innej sytuacji, nie wyobrażał sobie sytuacji, w której tą placówkę miałby opuścić. Oznacza też, że postępowanie, które toczyło się w sprawie skargi złożonej na prowadzącą tą placówkę o stosowanie przemocy, o stosowanie niedozwolonych metod wychowawczych w tej placówce, to postępowanie zostało przez organ właściwy umorzone. I taką decyzję pani prokurator ja otrzymałem do wglądu, a więc z całą odpowiedzialnością państwa o tym informuję, że tak jak cytując słowa prokurator, nie znaleziono żadnych przesłanek, żadnych dowodów stosowania czynów niedozwolonych przez osoby tą placówkę prowadzące, czy w tym budynku, w którym jest ta placówka mieszkająca. Przejdę do odczytania projektu uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia będzie 29 sierpnia 2019 roku w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Na podstawie, w tym miejscu następuje podstawa prawna, którą pozwolę sobie pominąć. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Likwiduje się jednostkę organizacyjną i budżetową powiatu tomaszowskiego, to jest placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, rodzinny dom dziecka w Luboszewach, zlokalizowaną pod adresem Luboszewy 473,97217 Lubochnia. Paragraf drugi. Mienie stanowiące własność powiatu, a będące na wyposażeniu likwidowanej placówki, pozostaje do dyspozycji zarządu powiatu, który zdecyduje o jego dalszym zagospodarowaniu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę pana przewodniczącego Mariusza Strzępka, który przewodniczy Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, o opinię w zaprezentowanym projekcie uchwały. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. O podobną opinię poproszę pana Piotra Kagenkiewicza, przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego również wyraziła pozytywną nową opinię. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa ma pytania? Dziękuję, a zatem przechodzimy do głosowania. Dwadzieścia jeden osób za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję pięknie. Jesteśmy, proszę państwa, w punkcie 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Pana dyrektora Andrzeja Więckowskiego poproszę o zaprezentowanie projektu uchwały. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Prowadzenie mieszkań chronionych to forma pomocy społecznej określona w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku naszego powiatu ta forma pomocy została wdrożona z dniem 1 grudnia ubiegłego roku. W skrócie, w rzeczy samej sprowadza się do tego, że są dwa mieszkania na tą chwilę wynajęte przez powiat, w którego imieniu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, i udostępnione pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej opuszczających tą pieczę, którzy w momencie opuszczenia nie mają możliwości uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie. Mieszkanie jest udostępnione na rok z możliwością przedłużenia tego okresu do 2 lat i w tym mieszkaniu pod nadzorem prowadzonym przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy funkcjonują te osoby, które w tym czasie pozostają w programie usamodzielnienia. Osoby się uczą bądź pracują i tutaj przygotowują się już do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, do pełnienia wszystkich ról społecznych, z jakimi przyjdzie im się w życiu już dorosłym, dalszym spotkać.
Zgodnie z postulatem ustawodawcy jest obowiązek w odniesieniu do tych osób odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach. Kompetencja w zakresie ustalenia zasad ponoszenia tych odpłatności należy do właściwej Rady Powiatu, oczywiście w indywidualnych przypadkach z uwzględnieniem tejże uchwały decyzję podejmuje starosta lub osoba przez niego upoważniona. Z mocy prawa jednakże osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określone w przepisach o pomocy społecznej, te osoby z mocy prawa są z odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach zwolnione. To kryterium na dzień dzisiejszy w przypadku osób prowadzących samotnie gospodarstwa domowe to 701 zł miesięcznie. Wszystkie osoby, które są lub do tej pory były w tych mieszkaniach chronionych, mieszkają, tego kryterium dochodowego nie przekroczyły. Taką kwotą bazową, do której się odnosimy również w tej uchwale, w naszym przypadku jest kwota 750 zł. Kwota ta wzięła się stąd, że koszt miesięczny, koszt wynajmu obu tych mieszkań to suma 3000 zł. W mieszkaniach są 4 miejsca, a więc na jedno miejsce, koszt jednego miejsca to 750 zł. Jeśli osoba miałaby dochód, który przekracza to kryterium dochodowe, to wtedy w zależności od wysokości tego dochodu ustalona jest odpłatność w tych ramach, w granicach określonych w tej tabeli w projekcie uchwały w paragrafie numer 3. Przeczytam projekt uchwały teraz. Uchwała numer kolejny Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Na podstawie... Tutaj następuje podstawa prawna, którą pominę. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przedmiotem uchwały są zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, o których mowa w artykule 53 ustawy o pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf drugi. Stawka miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 750 zł. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ustęp 1 punkt 1 lub punkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Ustęp 2. Podstawą ustalenia wysokości opłaty jest dochód osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. Ustęp 3. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą. Nie wiem, pani przewodnicząca, czy odczytywać te wartości z tabeli? Myślę, że nie. Każdy z państwa ma projekt uchwały, więc poproszę dalej. A więc paragraf czwarty. W przypadku, gdy wsparcie nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, to jest dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni korzystania ze wsparcia. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się staroście tomaszowskiemu. Paragraf szósty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. I paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję i poproszę uprzejmie o opinię w przedmiotowej sprawie przewodniczącego pana Mariusza Strzępka. Tak jak w poprzednich przypadkach, opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję i podobnie poproszę pana przewodniczącego Piotra Kagankiewicza. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również wyraziła pozytywną opinię. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące przedmiotowanego projektu uchwały? Bardzo proszę. Pan Paweł Uczak. Dziękuję pani przewodnicząca. Jest to taka nowość teraz w naszym samorządzie, więc ze zwykłej ciekawości radnego. Mamy dwa mieszkania. Czy to są takie małe kawalerki, większe i czy w tych mieszkaniach mieszkają pojedyncze osoby, czy może jest to także tam na przykład po trzech wychowanków, jak trzy pokoje. Tak po studencku bardziej, w ramach oszczędności. Dziękuję. Pani przewodnicząca, państwo radni, panie radny, oba mieszkania są dwupokojowe, a więc w tych mieszkaniach mieszkają po dwie osoby. Są dwa mieszkania, jedno przeznaczone jest dla dziewcząt, drugie dla chłopców. Tak to. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zadać pytanie w przedmiotowej sprawie?
Dziękuję, a zatem przystępujemy do głosowania. Dwadzieścia dwie osoby za, wszyscy obecni. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję. Szanowni państwo, 9. punkt naszego posiedzenia dotyczy rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 32/235/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat tomaszowski. O zaprezentowanie projektu uchwały poproszę pana Michała Gawędę, który reprezentuje zarząd ruchu drogowego. O zreferowanie projektu uchwały. Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałem przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie określenia przystanków oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat tomaszowski. Projekt uchwały ma na celu dokonanie aktualizacji istniejącego wykazu przystanków. Jest on podyktowany dodaniem do aktualnego wykazu przystanków nowych przystanków komunikacyjnych utworzonych na podstawie wniosków mieszkańców powiatu tomaszowskiego realizowanych za pomocą miejscowych urzędów gminy oraz korekty w nazewnictwie lub lokalizacji istniejących przystanków komunikacyjnych. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 32/235/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat tomaszowski. Na podstawie, tutaj następuje podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr 32/235/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat tomaszowski, nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o opinię w przedmiotowej uchwale przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pana Grzegorza Glimasińskiego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Czy są chętni z państwa? Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Widzę, że jest pan Mirosław Kukliński. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, we wtorek było w Urzędzie Wojewódzkim duże spotkanie samorządowców i podpisywanie umów w ramach tak zwanej nowej ustawy samorządowej, PKS-owej, no tak w skrócie można to określić. Był powiat opoczyński, były sąsiednie powiaty i ja nie wiem, może przeoczyłem, nie dostrzegłem tam powiatu tomaszowskiego. Urząd Marszałkowski podpisał umowę z wojewodą na otwarcie 92 nowych linii autobusowych PKS. Chciałem się zapytać, ile linii czy w ogóle Tomaszów, powiat tomaszowski podpisał jakąś umowę z wojewodą w tej sprawie, otwiera nowe linie, czy nie? Czy myśmy uznali, że u nas jest dobrze i nie potrzeba na przykład? Dziękuję. Bardzo proszę panie starosto o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Panie radny, jeżeli chodzi o te nowe połączenia
PKS-owskie. Tutaj odbyło się takie spotkanie w ramach konwentu wójtów, gdzie informowaliśmy wszystkich wójtów, jak i również prezydenta miasta o tym nowym programie, o nowej ustawie, która wchodziła w życie bodajże 18 lipca. Czy są zainteresowani ewentualnie, żebyśmy mogli w ramach naszego powiatu takie nowe połączenia gdzieś zainstalować. Wójtowie stwierdzili, że na dzień dzisiejszy w ramach tego systemu sieci, który obowiązuje na terenie danej gminy, jest to wystarczające. Natomiast oczywiście, tak jak pewnie pan wie, zostały uruchomione połączenia pomiędzy powiatami i tutaj jest 5 nowych połączeń z terenu powiatu tomaszowskiego do innych powiatów. I to jest w ramach już urzędu samego marszałkowskiego. Jeżeli chodzi o sam plan na kolejne lata, jesteśmy oczywiście otwarci i na pewno, jeśli takie zgłoszenia będą miały miejsce, będziemy starali się po prostu wejść do tego programu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania w tym zakresie? Dziękuję, a zatem przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 22 głosy za. Wszyscy obecni radni. Dziękuję pięknie. Dziękuję panu za zaprezentowanie projektu uchwały. Drodzy państwo, jesteśmy w punkcie 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2019. Poproszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W przedstawionym państwu projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na 2019 rok po stronie dochodów bieżących wprowadza się w dziale transport i łączność kwotę 6900 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Budziszewice. Łącznie ta pomoc finansowa będzie wynosiła 21900 zł. Zmienia się także nazwa tego zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy to remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2920E, a aktualnie będzie brzmiała remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Budziszewice. W planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. Kwotę tą wprowadza się po stronie wydatków również. Wprowadza się także kwotę 111 186 zł z tytułu nadpłaty podatku od towarów i usług w związku ze złożonymi deklaracjami korygującymi za 2018 rok po otrzymaniu indywidualnej interpretacji z Krajowej Administracji Skarbowej. Zwiększa się również dochody bieżące powiatu o kwotę 103 993 zł. Są to środki ze zwrotów dotacji przez szkoły niepubliczne, wynikające z rozliczenia za rok 2018. Wprowadza się także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 132 428 zł, w tym kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na realizację przez pierwsze liceum ogólnokształcące nowego projektu pod nazwą Liderzy Edukacji Projektantami Zmian i Innowacyjnego Uczenia się, kwotę 114 268 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nowego projektu pod nazwą Młodzież, Kompetencje, Sukces i kwotę 17 160 zł w związku z płatnością końcową projektu pod nazwą Kreatywny Nauczyciel to Kreatywny Uczeń i Świadomy Obywatel Europy. Realizacja tego projektu zakończyła się w roku 2018, ale środki wpłynęły po rozliczeniu projektu w roku bieżącym. W Domu Pomocy Społecznej nr 2 zwiększa się dochody bieżące o 50 660 zł. Następnie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się środki w wysokości 38 739 zł z przeznaczeniem na promocję i ewaluację oraz obsługę
programu Aktywny Samorząd. Następnie w związku z niewykorzystanymi środkami w 2018 roku na realizację projektu Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych wprowadza się po dochodach dotację celową w wysokości 1027 zł. Natomiast jeżeli chodzi o dochody majątkowe, w dochodach majątkowych zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej od gminy Budziszewice na zadanie budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Rękawiec w wysokości 32 250 zł. A także dokonuje się zmniejszeń dochodów bieżących i to jest 325 tysięcy z tytułu pomocy finansowej od gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ulica Zawadzka na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Elizy Orzeszkowej o kwotę 299 807 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa łódzkiego. To jest do wysokości przyznanego dofinansowania na zadanie modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw i wprowadza się kwotę 43 100 zł. Jest to pomoc finansowa od gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków geodezyjnej, ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla gminy Tomaszów Mazowiecki. Wprowadzone dochody przeznacza się na wydatki, a ponadto w wydatkach dokonuje się przemieszczeń. W planie finansowym zarządu dróg w kwocie 34 784 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, a w szczególności grysu i masy na zimno do remontów cząstkowych dróg oraz zakup słupków do znaków. Zwiększa się także wydatki bieżące o 50 tysięcy zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi usuwania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, a również o 18 tysięcy z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z działalnością Bezpieczny Powiat. Zakup nagród na konkursy o bezpieczeństwie, emisję filmów dotyczących bezpieczeństwa nad wodą i monitorowanie oraz propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z akwenu wodnego. Przemieszcza się kwotę 120 tysięcy zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Dotyczy to zadania zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia spółka ZOO w Tomaszowie Mazowieckim. Z uwagi na to i koszty jednostkowe zakupu łóżek, bo chodzi tutaj o łóżka, są niższe od minimalnej wartości określającej środek trwały. Następnie w dziale pomoc społeczna wprowadza się kwotę 231 398 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne. A w związku z koniecznością zakupu wyposażenia niezbędnego do mieszkania chronionego wynajętego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w ramach projektu Przez mieszkanie chronione do integracji wprowadza się kwotę 5 tysięcy zł. Wprowadza się także kwotę 6,5 tysiąca zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, pomoc w formie rzeczowej dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W dziale rodziny zastępcze zwiększa się również środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 19 900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe. A w związku z opuszczeniem przez wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kutnie zmniejsza się wydatki na dotacje dla tego powiatu o kwotę 33 460 zł. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, do budżetu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 60 tysięcy zł. I tak, pierwsze zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki Tobiarzy w miejscowości Przesiadłów. Jest to kwota 45 tysięcy zł na projekt. Następnie nowe zadanie budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej 4310E w miejscowości Rożkowa Wola. Jest to kwota 15 tysięcy zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Dokonuje się również zmniejszeń w wydatkach majątkowych łącznie o kwotę 652 557 zł. Tym również w zadaniu modernizacja dróg powiatowych o numerach
o kwotę 27 750 zł, o 325 000 zł w zadaniu przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ulica Zawadzka na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Orzeszkowej w związku z rezygnacją realizacji tego zadania i o 299 800 zł w zadaniu modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw. To jest do wysokości przyznanego dofinansowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego. To wszystkie zmiany, proszę Państwa, odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na 2019 rok, paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ogółem 535 483 zł zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf drugi. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę ogółem 639 807 zł zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf trzeci. Ustala się dochody ogółem budżetu powiatu na rok 2019 w wysokości 135 479 570 zł zgodnie z tabelą nr 1. W tym dochody bieżące w kwocie 116 139 238 zł, dochody majątkowe w kwocie 19 340 332 zł. Paragraf czwarty. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu powiatu o kwotę 1 053 875 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf piąty. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu powiatu o kwotę 876 801 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf szósty. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 932 775 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf siódmy. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104 244 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf ósmy. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 121 100 zł zgodnie z tabelą nr 4. Paragraf 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 772 557 zł zgodnie z tabelą nr 4. Paragraf 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu powiatu na rok 2019 w wysokości 151 538 695 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym wydatki bieżące w kwocie 113 529 216 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą nr 3. Wydatki majątkowe w kwocie 38 009 479 zł zgodnie z tabelami nr 2 i nr 4. Paragraf 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 16 059 125 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 10 365 675 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 693 450 zł. Paragraf 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 20 070 808 zł 92 grosze zgodnie z tabelą nr 10. Paragraf 13. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 232 339 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 479 571 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 14. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 18 tysięcy. Po zmianach rezerwa celowa wynosi 153 tysiące zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 15. Dokonuje się zmian załącznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019. Paragraf 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Piotra Kagankiewicza, przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego, o opinię w przedmiotowej uchwale. Komisja pozytywną wyraziła opinię w przedmiotowej uchwale. Dziękuję. Dziękuję. O taką opinię poproszę pana Leona Karwata, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę pana przewodniczącego Mariusza Strzępka, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. I o opinię poproszę przewodniczącego Grzegorza Glimasińskiego, który przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa ma pytania w przedmiotowej sprawie? Poproszę, pan Paweł Uczak.
Dziękuję pani przewodnicząca. Jak widzimy, te mieszkania jednak będą generowały koszty i tak znowu z ciekawości radnego, co tam za 5 tysięcy żeśmy musieli dokupić, żeby dało się żyć. I druga sprawa, to pytanie nie do pani skarbnik, tylko raczej do zarządu. Jedno i drugie pytanie. Skąd pani skarbnik może wiedzieć dokładnie? Oczywiście Łódź polietylenowa. 18 tysięcy. Bardzo bym chciał, zaproście mnie kiedyś, chciałbym ją obejrzeć. Szkoda, że nie korzystacie z wiedzy tutaj i naszej funkcji, bo gwarantuję, że za połowę ceny pewnie taką łódź by była dostępna. Pomógłbym zakupić. Dziękuję bardzo. Panie radny, to jest pytanie czy sugestia? Sugestia i pytanie, co to za łódź? Po co nam znowu łódź jakaś kolejna? Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Poproszę o odpowiedź pana starostę. Ja poproszę tutaj pana Tomasza Wojtaszka, kierownika referatu kryzysowego. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o zakup tej łodzi polietylenowej, będzie to stanowiła własność powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Taka była decyzja zarządu, żeby zakupić to na nasz magazyn przeciwpowodziowy. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę o zaproszenie mnie, żeby zobaczyć tą łódkę. Tak też z ciekawości radnego i ja wtedy się określę, czy mógłbym pomóc, czy to jest faktycznie dobra cena. Panie radny, chętnie zaprosimy, na pewno zaprosimy. Bardzo i proszę. Myślę, że to jest bardzo dobra cena, bo to jest oferta jedna z tańszych, jakie były na rynku. Dobrze, sprawdzimy. Dziękuję. Czy w sprawie tych 5 tysięcy też pan drąży temat? Tak, tak, no to było... Sprecyzowałem chyba dobrze pytanie, bo tu mi uciekło, przepraszam pani przewodnicząca, ale... Bardzo proszę, odpowiadał będzie członek Rady Powiatu, pan Marek Kubiak. Dziękuję pani przewodnicząca. Tutaj po konsultacji z panem dyrektorem są to drobne doposażenia mieszkań typu telewizor, deska do prasowania, no takie bieżące sprawy, które są niezbędne dla mieszkańców, którzy będą korzystali z tego mieszkania. Dziękuję. Jeśli wyczerpaliśmy już pytania, poproszę, przystępujemy do głosowania. ...21 głosów za, wszyscy obecni aktualnie na sali. Dziękuję bardzo. Jesteśmy, proszę państwa, w punkcie 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2019-2038. O zaprezentowanie projektu uchwały poproszę panią skarbnik, panią Jolantę Ciach. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Zmiany wieloletniej prognozie finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2019-2038 w załączniku nr 1 to oczywiście dostosowanie do przyjętych wartości wynikających ze zmian w budżecie powiatu. Natomiast jeżeli chodzi o załącznik nr 2, wprowadza się tutaj dwa nowe przedsięwzięcia, o których mówiłam już przy budżecie. Są to projekty realizowane przez nasze jednostki oświatowe. Pierwsze liceum ogólnokształcące, liderzy edukacji, projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się. W łącznej kwocie ten projekt będzie realizowany 820 898 zł w latach 2019-2021 i kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 pod nazwą Młodzież, Kompetencje, Sukces. Projekt w łącznej kwocie 196 934 zł, realizowany w latach 2019-2020. Pozostałe zmiany to zmiany w projekcie Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych. Tutaj zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o te niewykorzystane środki z 2018 roku.
Łączne nakłady w latach 2018-2021 pozostają bez zmian i wyniosą 136 440 zł. Kolejna zmiana dotyczy projektu rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury i informacji przestrzennej świadczonych przez powiat tomaszowski. Projekt realizowany przez nasz Wydział Geodezji. Tu wprowadza się do realizacji na lata 2019 i 2020 łączną kwotę 457 100 zł. Są to środki planowane do uzyskania jako pomoc finansowa od gminy Tomaszów Mazowiecki. I kolejne dwie zmiany w przedsięwzięciu przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ulica Zawadzka na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Orzeszkowej. Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków o 325 tysięcy złotych w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania w bieżącym roku. I ostatnia zmiana, modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw. Zmiana polega na zmniejszeniu w bieżącym roku wydatków majątkowych o kwotę 299 807 zł. To jest do wysokości przyznanego dofinansowania z Zarządu Województwa Łódzkiego. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2019-2038. Pominę podstawę prawną, paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2019-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik i poproszę o opinię poszczególnych komisji. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego. O opinię proszę pana Piotra Kagankiewicza. Komisja wyraziła pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Przewodniczący pan Leon Karwat. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Przewodniczący pan Mariusz Strzępek. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Przewodniczący pan Grzegorz Glimasiński. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa radnych ma dodatkowe pytania do zaprezentowanego projektu uchwały? Wobec braku takich pytań proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 21 głosów za. Wszyscy obecni na sali. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, punkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 48/401/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia radnych Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim jako przedstawicieli Rady Powiatu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Drodzy Państwo, w związku z wygaśnięciem mandatu pana Mirosława Banasiaka, który był przedstawicielem Rady Powiatu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim, Rada Powiatu musi w to miejsce powołać nowego przedstawiciela. Proszę radnych o zgłaszanie kandydatur na przedstawicieli Rady Powiatu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Proszę. Jako pierwszy zgłosił się pan Mariusz Strzępek. Proszę. Ja chciałem pani przewodnicząca prosić o 5 minut przerwy. Jeżeli państwo przegłosujecie, może być 10, jeżeli pan starosta to bardzo proszę, uważa, że ale myślę, że to potrzebne będzie przynajmniej 10 minut, żebyśmy dobrze później rzeczywiście się zdyscyplinowali. Kto z państwa jest za przyjęciem tej propozycji, żeby była przerwa? Proszę, przegłosujmy.
wystarczy trzeci już. Czemu miałbyś być przeciw mojemu wnioskowi? Dziękuję wszyscy obecni. Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę Państwa, jest 16:58. Zapraszam 17:10 na salę. Dziękuję.